Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie i dziękuję za dołączenie do kolejnego już z serii webinariów organizowanych przez Education for Industry. Dzisiaj, to piękny czerwcowy dzień, porozmawiamy sobie o robotach kroczących, o tym, jakie one mają zastosowania i czy jest to jakaś część przyszłości robotyki. Dla tych z Państwa, którzy pierwszy raz się z nami spotykają, chciałbym się przedstawić. Ja się nazywam Maciej Antonik, jestem prezesem i współzałożycielem Education for Industry. Education for Industry to firma z siedzibą w Katowicach, która specjalizuje się w dostarczaniu stanowisk dydaktycznych i badawczych do uczelni wyższych, techników, a także do przemysłu. Wszędzie tam, gdzie prowadzone są badania naukowe oraz dydaktyka z obszaru szeroko pojętego przemysłu 4.0, automatyki, robotyki i pokrewnych im dziedzin. Proszę Państwa, chciałbym rozpocząć moją dzisiejszą odpowiedź od slajdu, który wcześniej na poprzednich webinariach też już Państwu pokazywałem. Mianowicie taka mój szybki przegląd historii robotyki. Oczywiście nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły tego, to nie ma być wykład o historii robotyki, natomiast chciałbym zwrócić tutaj uwagę na pewną bardzo specyficzną rzecz. Otóż kiedy zaczniemy sobie czytać o tym, jakie są korzenie robotyki, kiedy powstawały pierwsze urządzenia, które można by nazwać robotami, no to jak to bardzo często bywa w życiu, wojsko i te aplikacje wojskowe były pierwszym miejscem, gdzie ta innowacja miała miejsce i już gdzieś tam na etapie II wojny światowej, właściwie po obu stronach frontu pojawiały się pierwsze konstrukcje jakichś zdalnie sterowanych czołgów, pojazdów mobilnych, no w zastosowaniach bojowych. Można to nazwać jako pierwsze takie realne, praktyczne eksperymenty czy próby wykorzystania systemów robotycznych. Natomiast tak naprawdę lata 60. i 70. to był ten taki pierwszy duży przełom, pierwsza, nazwijmy to, taka rewolucja w robotyce, kiedy te roboty miały rzeczywiste zastosowania, zaczęły one być stosowane w przemyśle. Razem z trendem do automatyzacji produkcji, do tworzenia linii produkcyjnych, ramiona robotyczne, manipulatory robotyczne były urządzeniem, które świetnie się wpisywało w ten trend automatyzacji i automatycznego wykonywania powtarzalnych zadań właśnie na linii przemysłowej. I zajęło kolejnych 20-30 lat, aż te roboty zaczęły wkraczać w kolejne obszary naszego życia. Natomiast lata 90., a przede wszystkim lata 2000 i późniejsze, czyli ten początek XXI wieku, jest to taki wybuch, kolejna rewolucja w robotyce, gdzie liczba miejsc i zastosowań tych robotów stała się coraz większa, bo była to medycyna, a zaraz za nią rynek konsumencki czy rynek usług. Więc te roboty z jakichś takich w latach, w czasie II wojny światowej, z takich powiedzmy eksperymentów przez zastosowania przemysłowe, aż po nasze życie codzienne, stają się coraz bardziej powszechnie stosowane w coraz większej liczbie miejsc naszego życia. I to, co jest interesujące tutaj, to że to jest fakt, że początki robotyki to roboty mobilne. Następnie największy boom to jest właśnie ten przemysł i tam przede wszystkim roboty manipulacyjne były i wciąż są takim głównym rodzajem robota, który jest stosowany, a dopiero w ostatnich latach jest taki trochę powrót do tych robotów mobilnych, ponieważ postęp technologii pozwala na ich wykorzystanie w coraz większej liczbie aplikacji. I kiedy chcielibyśmy sobie spojrzeć na wszystkie urządzenia, które możemy nazwać robotem, no to możemy je sobie podzielić na kilka podstawowych kategorii. Mamy przede wszystkim roboty stacjonarne i roboty mobilne. Roboty stacjonarne to te, które są zamontowane w jednym miejscu i ich obszar pracy, obszar działania jest stosunkowo ograniczony. Czyli są to przede wszystkim wszelkiego rodzaju ramiona robotów, roboty manipulacyjne, a także mamy drugą gałąź, czyli roboty mobilne, czyli roboty, które posiadają możliwość poruszania się i przemieszczania się, czyli zmiany swojego miejsca, nie tylko w obszarze jakiegoś pola pracy, tak jak rami robota, ale w obszarze no, teoretycznie nieograniczonym. I w ramach tych robotów mobilnych mamy roboty lądowe, latające i pływające, czyli dzielimy je w zależności od tego, w jakim obszarze, w jakim medium się poruszają. Roboty lądowe poruszają się na ziemi, roboty latające oczywiście latają, roboty pływające poruszają się na lub pod wodą w jakichś zbiornikach wodnych. I tak jak widzieliśmy na tym slajdzie przed chwilą, historia robotyki pokazuje nam, że te roboty manipulacyjne to jest ten rodzaj robotów, które najszybciej znalazły bardzo szerokie zastosowanie no, w wielu gałęziach przemysłu.
Bo kolejnym etapem było zastosowanie robotów mobilnych, przede wszystkim robotów kołowych z zastosowaniem przemysłowym. Są to przede wszystkim wszelkiego rodzaju systemy transportowe, systemy typu AGV czy AMR, czyli roboty służące do transportu, jednak nadal w obszarach przemysłowych. A dopiero w ostatnich 10-15 latach widzimy coraz większe wykorzystanie robotów latających w różnego rodzaju aplikacjach. Roboty pływające ze swojej specyfiki, z ich specyfiki wynika, że mają one zastosowanie takie dużo bardziej wąskie. No i kiedy przyjrzymy się tym robotom lądowym, to znowu pokazuje bardzo uproszczony podział tych robotów na roboty kroczące i kołowe. Jest to podział przede wszystkim ze względu na to, w jaki sposób te roboty się poruszają. Oczywiście można by tutaj wejść w szczegóły i dodać jeszcze kolejne rodzaje robotów, jakieś roboty gąsienicowe, roboty pełzające i tego typu konstrukcje. Natomiast jeśli chodzi o te popularnie stosowane i szeroko spotykane na rynku, no to są te dwie podstawowe dziedziny. No więc roboty kołowe, które znamy czy to z fabryk, gdzie są stosowane do w zastosowaniach intralogistycznych do transportu, czy to w innych projektach, gdzie roboty kołowe no, mają zastosowanie. Są to konstrukcje stosunkowo proste, są to konstrukcje, które są proste w budowie i w sterowaniu, bo one z definicji są stabilne. Kiedy taki robot przestanie być sterowany, wyłączymy mu zasilanie, to on będzie stał w tym miejscu, w którym stoi, nie ma potrzeby balansowania czy aktywnego nim sterowania. Z kolei roboty kroczące są trudniejsze w sterowaniu, bo one mają dużo więcej napędów i z definicji roboty kroczące nie są stabilne. One mają nogi, na których muszą stać, którymi musimy aktywnie balansować. Jeśli wyłączymy takiego robota, odetniemy mu zasilanie, to on po prostu upadnie na ziemię w sposób niekontrolowany. Roboty kroczące mają więc pewne wady w stosunku do robotów kołowych, właśnie te, o których powiedziałem, natomiast posiadają też pewne zalety. I te zalety pojawiają się w momencie, kiedy spotkamy teren, obszar, do którego robot kołowy po prostu nie może dotrzeć, w którym sobie po prostu nie poradzi. Tego typu tereny to są na przykład wysokie progi, to są strome zbocza, często pokryte jakimś trudnym terenem, jakimś piaskiem, żwirem czy jakimiś śliskimi roślinami. Jest to trudny teren, który jest bardzo nieróżnorodny, na przykład te kamienie, które tutaj pokazałem, albo coś, co dla nas ludzi jest bardzo prozaiczne, a dla robotów kołowych jest właściwie nie do pokonania, czyli schody. To są wszędzie tam, gdzie mamy tego typu przeszkody, roboty kołowe będą co najmniej miały duże problemy, jeśli nie po prostu nie poradzą sobie z tego typu terenem, z tego typu przeszkodą. A to z kolei powoduje, że ilość aplikacji, w których można wykorzystać roboty kołowe, jest bardzo ograniczona, no bo wszędzie tam, gdzie robot musiałby pokonać schody czy wjechać na jakieś strome zbocze, po prostu do tej pory nie było to możliwe. Natomiast w ostatnich latach widzimy pewną rewolucję, jeśli chodzi o roboty kroczące, a szczególnie jeśli chodzi o roboty kroczące czteronożne, czyli tak popularnie zwane robopsy, ponieważ ta technologia pozwala na stworzenie robota mobilnego, który jest bardzo skuteczny w pokonywaniu różnego rodzaju przeszkód. Takich przeszkód, jak pokazywałem przed chwilą. Wynika to z budowy tego robota. Posiada on cztery niezależne nogi, które w bardzo elastyczny i sprawny sposób, oczywiście na podstawie rozbudowanych algorytmów sterowania takiego robota, jest w stanie pokonywać różnego rodzaju przeszkody. I taki robot kroczący, tak jak mówiłem, on ma pewne wady, o których musimy pamiętać. Jedną z tych wad jest kwestia stabilności. Musimy aktywnie cały czas pilnować postawy tego robota, aktywnie sterować każdym z jego napędów, a napędów w takim robocie jest zawsze właściwie dużo więcej niż w robocie kołowym, ponieważ typowy robot kołowy ma 2 albo 4 napędy. Tak działa większość konstrukcji. Typowy robot kroczący ma 3 napędy na każdą nogę. Nóg jest 4, więc mamy 12 napędów elektrycznych, 12 stopni swobody, którymi musimy aktywnie sterować. Musimy zadbać też o stabilność takiego robota. I w świecie robotów kroczących wyróżnia się 3 podstawowe rodzaje robotów, jeśli chodzi o ich stabilność. Są to roboty statycznie stabilne, quasi-statycznie stabilne oraz dynamicznie stabilne. Podział wynika z tego, w jaki sposób takie roboty zachowują stabilność. Roboty statycznie stabilne, których nie znalazłem dobrego przykładu w praktycznie stosowanych robotach, więc pozwoliłem sobie wykorzystać przykład takiego robota ze świata fantastyki. To jest robot, który statycznie jest stabilny, czyli on właściwie jest trochę podobny do robota kołowego w tym sensie, że on po wyłączeniu zasilania, bez aktywnego
sterowania będzie stał w miejscu. Czyli nogi są skonstruowane w taki sposób, że są one sztywne, najczęściej mają dużą powierzchnię stóp, także taki robot nawet bez aktywnego sterowania będzie statycznie stał i będzie stabilny. Z drugiej strony roboty dynamicznie stabilne to takie, które cały czas muszą być aktywnie sterowane. To są roboty, które nigdy po włączeniu zasilania, bez sterowania aktywnego każdym z napędów nie będą statycznie stałe. Te roboty po prostu upadną czy się położą. Natomiast roboty dynamicznie stabilnie z definicji są bardziej elastyczne, jeśli chodzi o poruszanie się. Ich stopy są mniejsze, nogi mają większy zakres ruchu. Dzięki temu mogą sprawniej poruszać się w bardziej zróżnicowanych terenach. Są też rozwiązania quasi-statycznie stabilne, które są gdzieś na pograniczu tych dwóch modeli sterowania, czy dwóch sposobów budowy robotów kroczących. Bo z jednej strony taki robot posiada pozycję statyczną i stabilną, w której będzie w stanie stać i po prostu się nie poruszać. Natomiast jego chód czy inne metody poruszania się polegają na tym, że on na zmianę jest w fazie statycznej i w fazie stabilnej i w fazie niestabilnej. Czyli gdybyśmy w trakcie wykonywania kroku odcięli zasilanie, taki robot upadnie, natomiast kiedy on stoi stabilnie, kiedy jest w pozycji stojącej, no to on zachowuje stabilność. I ta rewolucja w robotach kroczących, czyli ich dostępność na szeroką skalę w ostatnich latach, którą widzimy, wynika między innymi z tego, że postęp technologii pozwolił na to, aby budować bardzo sprawne, dynamicznie stabilne roboty. Bo takie roboty dopiero mają wyraźne zalety nad robotami kroczącymi i mogą być wykorzystywane w tych różnych nowych aplikacjach. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że do tej pory mówiłem głównie o robotach kroczących czteronocznych, no bo faktycznie to jest najpopularniejszy do tej pory rodzaj robota kroczącego, których po prostu na świecie jest sprzedanych najwięcej ich działa i coraz częściej widzimy je w zastosowaniach profesjonalnych czy też przemysłowych. Natomiast chciałbym rozszerzyć ten temat do wszystkich rodzajów robotów kroczących, dlatego dla usystematyzowania chciałem zaznaczyć, że roboty kroczące to roboty, które mają różną ilość. I zaczynając nawet od jednej nogi. Są konstrukcje raczej eksperymentalne robotów jednonożnych, są to roboty skaczące, taki rodzaj robota, który porusza się tylko na zasadzie skakania. Jest to, z tego co znalazłem, jest to tylko na etapie eksperymentów, prac badawczych, prac eksperymentalnych, najczęściej na uczelniach, jak podany tutaj przykład robota Salto z Uniwersytetu w Kalifornii, Berkeley. Natomiast takie roboty też istnieją, nie znalazły one jeszcze praktycznego zastosowania, może w przyszłości. Mamy roboty dwunożne, najczęściej są to konstrukcje humanoidalne, czyli roboty odwzorowujące budowę ciała człowieka. Są to roboty czteronożne, które najczęściej porównuje się do po prostu psów, bo najczęściej mają podobny wymiar do psów. Są to roboty, które posiadają cztery nogi w różnych konfiguracjach ich budowy, ich sposobu zginania się. Są też konstrukcje najczęściej sześcio i więcej nożne, czyli są to roboty odwzorowujące sposób poruszania się na przykład skorpiona, pająka czy innych zwierząt. Znowu, nie znalazłem tutaj w tej grupie robotów, które posiadają sześć lub więcej nóg, robotów, które byłyby komercyjnie i profesjonalnie wykorzystywane. Są to dalej raczej eksperymenty i prace naukowe. Natomiast mamy bardzo znanego i ciekawego robota zbudowanego tutaj w Polsce na Politechnice Śląskiej. Jest to robot Hexor, później Hexor 2, więc pozwoliłem go sobie tutaj wymienić jako przykład tego typu konstrukcji. Natomiast w tym obszarze robotów kroczących, roboty czteronożne, to jest ten rodzaj robotów, które od mniej więcej 5-7 lat zyskują coraz większą popularność, a roboty dwunożne, czyli roboty humanoidalne, też widzimy pewną eksplozję czy pewien wysyp tego typu konstrukcji dosłownie w ciągu ostatniego roku czy może półtora. Natomiast skoncentrujmy się na razie na chwilkę przynajmniej na robotach kroczących. Wrócimy jeszcze do humanoidalnych za chwilę, bo tak jak powiedziałem, to jest ten rodzaj robotów, których dostępnych z robotów kroczących na świecie jest w tej chwili najwięcej i one najintensywniej są w tej chwili, przechodzą z tej fazy eksperymentalnej, z tej fazy typu proof of concept, do rzeczywistych wdrożeń przemysłowych, gdzie takie roboty wykonują rzeczywiste prace, wykonują rzeczywiste zadania w takim środowisku profesjonalnym. I historia takich robotów, pomijając może jakieś tam pierwsze
takie pasywne konstrukcje z lat jeszcze z XIX wieku, to tak naprawdę pierwsze realne mechaniczne czy elektromechaniczne konstrukcje tego typu robotów powstawały mniej więcej wtedy, kiedy pierwsze ramiona robotów. Czyli w latach 60., 70., później 80. i 90. pojawiały się pierwsze konstrukcje tego typu robotów. W latach 2000 pojawiały się już bardzo profesjonalne konstrukcje. Najbardziej znane są projekty Cheetah z MIT czy prace firmy Boston Dynamics. Natomiast dopiero w roku 2019 te roboty zostały wprowadzone do produkcji seryjnej. W tej chwili jest kilka firm na świecie, pewnie już kilkanaście czy kilkadziesiąt może nawet, które oferują tego typu roboty kroczące, właśnie czteronożne, jako komercyjnie dostępne produkty. No i oczywiście mówię o tym dlatego, że nasza firma Edu4Industry oferuje tego typu roboty i sprzedaliśmy ich już ich całkiem pokaźną liczbę. Opowiedzmy sobie teraz w kilku słowach o kilku aplikacjach, czy kilku może obszarach zastosowań robotów czteronożnych, w których będzie pokazane, w jaki sposób, jakie one mają zalety nad robotami kroczącymi i w jaki sposób ich powstanie, ich udostępnienie na rynku otworzyło pewne drzwi do pewnej grupy nowych aplikacji. Pierwszą grupą to jest kontrola infrastruktury, czyli są to zadania związane z regularnym monitorowaniem jakichś najczęściej instalacji przemysłowych. To może być stacja transformatorowa, jak widzimy tu na obrazku, to może być jakiś zakład przemysłowy, elektrownia, to może być fabryka. Wszystkie rodzaje obiektów, najczęściej przemysłowych, które są dość duże, które są rozbudowane, albo takich, które są zbudowane w miejscach trudno dostępnych dla człowieka. Dostępny jest w internecie jest taki fajny film pokazujący ciekawą aplikację dotyczącą zdalnego monitorowania małych elektrowni wodnych zamontowanych w Austrii wysoko w Alpach, korzystających z strumieni gdzieś tam w dolinach alpejskich. To są stosunkowo niewielkie instalacje, ale one na co dzień nie są obsługiwane przez człowieka. I to jest przykład miejsca, gdzie taki robot wyposażony w różnego rodzaju czujniki, kamery, lidary, innego rodzaju czujniki zbierające dane, może samodzielnie w sposób autonomiczny dokonywać regularnego przeglądu takiej instalacji, sprawdzać jej działanie, dokonywać odczytów czujników, które bardzo często są na przykład analogowe i sprawdzać różne miejsca, a w przypadku wykrycia anomalii zdalnie człowiek łączy się z takim robotem, aby już na zasadzie teleoperacji, na zasadzie zdalnego sterowania takim robotem móc dokonać dokładnej inspekcji i ewentualnie dopiero na tej podstawie wysłać człowieka, który musi coś tam zrobić na miejscu. I dlaczego roboty kroczące otworzyły tego typu grupę aplikacji? Dlatego, że infrastruktura czy obiekty, które takie roboty monitorują, najczęściej nie była budowana z myślą o robotach. One były najczęściej budowane z myślą o ludziach, którzy tam chodzą i dokonują tej inspekcji. Dlatego konstrukcja całego takiego budynku. Weźmy przykład tej stacji transformatorowej, którą widzimy na slajdzie. Bardzo często posiada elementy, które dla robota kołowego, który mógłby przenosić dokładnie te same czujniki i wykonywać tą samą inspekcję, są nie do pokonania, bo tam jest jakiś próg, bo tam jest jakiś żwir rozsypany, bo są jakieś schody wiodące na pierwsze piętro na przykład tej jakiejś tam powiedzmy stacji transformatorowej. Robot kroczący jest w stanie elastycznie pokonać te wszystkie przeszkody. Robot kołowy niestety byłby ograniczony tylko do jakiegoś obszaru, po którym mógłby się poruszać na koło. Kolejnym przykładem miejsca, które z jednej strony wymaga zbierania danych, a z drugiej strony jest nieprzyjazne dla robotów kołowych ze względu na teren, na budowę takiego, na teren, w którym robot musiałby się poruszać, jest plac budowy. To jest miejsce, które po pierwsze bardzo często się zmienia, po drugie miejsce, które z definicji no nie jest w stanie zapewnić idealnie równej powierzchni w różnych miejscach, bo tam albo poruszamy się po terenie, który nie jest utwardzony, albo musimy pokonywać jakieś przeszkody typu, nie wiem, jakieś rury, czy przewody, czy inne elementy, które są gdzieś ułożone na ziemi. W takim wypadku robot kroczący może poruszać się znowu bardzo elastycznie po takim obszarze i regularnie, nawet kilka razy dziennie, dokonywać przeglądu takiego obszaru, czyli zapisywać dane, czy to z czujników wizyjnych, czy na przykład z lidaru, żeby tworzyć taki dziennik budowy, gdzie z każdego dnia budowy będziemy mieli dokładnie zdjęcie pokazujące,
gdzie, co, w którym momencie zostało zrobione, w którym miejscu to się znajduje, z dokładnością dokładnie do centymetrów. Na większych budowach, gdzie potrzebna szczególnie infrastruktury krytycznej, gdzie potrzebna jest bardzo dokładne nie tylko planowanie, ale także późniejsza dokumentacja budowy i postępu budowy, takie rozwiązanie bardzo skraca czas pracy, który normalnie musiałby wykonywać człowiek. Kolejną grupą aplikacji jest kwestia bezpieczeństwa publicznego. Jest to grupa aplikacji, w których roboty mogą być wykorzystywane w różnych zadaniach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Jest to na przykład sprawdzanie podejrzanych ładunków. Tak? Znaleźliśmy jakąś torbę, podejrzaną walizkę na lotnisku, którą podejrzewamy, że może to być na przykład ładunek wybuchowy albo inna niebezpieczna substancja. Wysyłamy tam robota, żeby zamiast człowieka sprawdził, co to jest. Jest to kwestia wręcz rozbrajania bomb. Jest to kwestia wsparcia antyterrorystów, gdzie jakaś grupa niebezpiecznych ludzi zamknęła się w jakimś pomieszczeniu. Chcemy tam wejść, zobaczyć gdzieś, czy na korytarzu jest bezpiecznie. Najpierw wysyłamy robota, później wysyłamy człowieka. Tutaj też roboty kroczące świetnie się sprawują, bo sytuacje związane z zagrożeniem mają miejsce w różnych miejscach. Czasami potencjalna walizka jest na lotnisku, gdzie robot kołowy mógłby bezpiecznie podjechać bez problemu, a czasami ona znajduje się gdzieś w jakimś parku obok stadionu, gdzie ten teren już niekoniecznie jest wygodny i łatwo dostępny dla robota kołowego. I ważną rzeczą tutaj jest nie tylko poruszanie się robota i zbieranie danych, jak mieliśmy w poprzednich dwóch przykładach, ale także manipulacja obiektami. I właściwie każdy czy większość producentów robotów kroczących także oferuje już opcję dołączenia do takiego robota dodatkowego ramienia, stworzenia zamiany robota kroczącego w mobilny manipulator, czyli połączenie manipulatora ramienia robotycznego właśnie z platformą mobilną, w tym przypadku kroczącą. Dzięki czemu taki robot nie tylko elastycznie jest się w stanie poruszać, ale także jest w stanie elastycznie wykonywać jakieś zadania manipulacyjne, na przykład z tym niebezpiecznym ładunkiem. I jest, proszę Państwa, jeszcze czwarta grupa aplikacji, o których chciałem wspomnieć, która wydaje się wręcz trochę zabawna w porównaniu do tych pierwszych trzech bardzo poważnych, profesjonalnych, związanych z przemysłem czy bezpieczeństwem. Natomiast w moim prywatnym odczuciu ona jest bardzo ważna i taka troszeczkę niezauważana. To jest pomoc i zabawa, czyli wykorzystanie takich robotów nie tylko w aplikacjach profesjonalnych, ale także w takich aplikacjach związanych bardziej z naszym życiem codziennym. Ja tutaj wymieniłem kilka zadań, które taki robot mógłby wykonywać. To może być wspieranie człowieka, to może być nadzór nad osobami starszymi, telemedycyna, zabawa i nauka z dziećmi. Natomiast z takich bardzo bezpośrednich doświadczeń moich i naszych klientów, którzy kupili od nas takie roboty, to są zastosowania marketingowe i promocyjne. My, proszę Państwa, mamy w naszej ofercie roboty, które są, mówmy się, stosunkowo drogie, kosztują dziesiątki i setki tysięcy złotych, ale dostępne są też roboty kroczące, które kosztują, powiedzmy, 20 kilka tysięcy złotych w górę. I to jest już poziom cen, który znajduje się gdzieś w obszarach budżetów niekoniecznie profesjonalnych, przemysłowych projektów, ale wręcz w obszarze budżetów marketingowych. I my bardzo często wystawiamy się na różnego rodzaju konferencjach, targach, spotkaniach i na innych tego typu miejscach, gdzie po prostu pojawia się bardzo dużo ludzi. I nie zdarzyła mi się jeszcze sytuacja, w której wyjąłbym naszego robota kroczącego, uruchomił go, zaczął nim biegać, tańczyć i wykonywać różne triki, które taki robot potrafi wykonywać, żeby nagle wszyscy dookoła ludzie, którzy się znajdują, się nie zatrzymali i nie zaczęli patrzeć na przykład na nasze stanowisko, czy przede wszystkim na tego robota. Bo dalej jest to technologia, która nie jest widoczna w naszym codziennym życiu, a jest naprawdę fascynująca. I jest fascynująca dla każdego, nie tylko dla osób zajmujących się robotyką i rozumiejących obszar zastosowania tych robotów, ale także dla zwykłego człowieka, który przechodzi po ulicy. Dlatego też ja bardzo polecam zastosowanie tych robotów. Na przykład jeśli jesteśmy firmą, która zajmuje się na przykład wystawia się na targach i coś sprzedaje, nawet jakieś produkty konsumenckie. Bo tego typu robot jest świetnym narzędziem marketingowym, przyciągającym uwagę każdego rodzaju publiczności. I mamy już przykłady naszych klientów, którzy kupili od nas takiego stosunkowo niedrogiego robota, nie po to, żeby prowadzić na nim badania naukowe,
nie po to, żeby uczyć studentów, a po to, żeby promować na przykład swoje stanowisko. Tak robi jedna z firm zajmujących się rekrutacją specjalistów z obszaru IT. Albo na przykład inna firma zakupiła takiego robota, żeby wykorzystywać go w ramach warsztatów dla dzieci z robotyki, już nawet na poziomie szkoły podstawowej. Więc ta technologia robotów kroczących jest już na takim etapie, że z jednej strony ich cena jest stosunkowo niewielka, a z drugiej strony łatwość użytkowania jest na tyle prosta, że nie wymaga ona żadnej wiedzy specjalistycznej. Te roboty przychodzą już z obszaru produktów profesjonalnych, wykorzystywanych tylko w obszarach profesjonalnych, do takich narzędzi, które każdy może właściwie wykorzystać w swoim życiu codziennym. I proszę Państwa, dużo opowiadałem o robotach kroczących, bo tak jak wspomniałem, gdzieś mniej więcej od 5 lat te roboty kroczące przeżywają naprawdę boom. Widzimy bardzo dużo firm oferujących tego typu roboty. No i my jako Edu4 Industry sprzedajemy też tego typu roboty. Są one dostępne w naszej ofercie. Natomiast szczególnie ten rok, czy powiedzmy końcówka 2023 roku i 2024 rok, dla mnie, jeśli chodzi o robotykę, to jest rok humanoidów. To jest rok, w którym na rynku pojawiło się nagle wielu producentów, którzy zaprezentowali bardzo, bardzo rozbudowane i zaawansowane wersje tego typu robotów. Bo znowu, prace nad humanoidami trwają od wielu, wielu lat. Na pewno wielu z Państwa kojarzy słynne firmy Boston Dynamics, ich robotem Atlas, którzy pracę nad tym robotem prowadzą już od ładnych wielu lat. Natomiast dopiero w tym roku mamy ten przełom, że tego typu roboty są dostępne komercyjnie właściwie dla każdego. Znowu, my jako Edu4 Industry reprezentujemy firmę Unitree, która posiada jednego, a właśnie wprowadza drugi model robota humanoidalnego, który po prostu jest standardowym produktem dostępnym od ręki. Rok, dwa lata temu tego typu roboty nie były dostępne. W tej chwili one są dostępne właściwie dla każdego. Tutaj na ekranie zdjęcie z konferencji NVIDIA tegorocznej, na której właśnie roboty humanoidalne były jednym z takich głównych trendów, które NVIDIA zauważa, jeśli chodzi o jeden z obszarów rozwoju sztucznej inteligencji. Natomiast tego typu roboty wchodzą już, może nie do naszych domów, ale stają się powoli częścią naszego życia codziennego, czy staną się w ciągu najbliższych kilku lat. My jako Edu4 Industry jesteśmy dystrybutorem firmy Unity, która kilka miesięcy temu wprowadziła na rynek pierwszego robota, to jest ten po prawej stronie, ten wyższy z tych dwóch. Jest to model H1. Jest to w pełni dynamicznie działający robot kroczący, którego parametry, nie będę ich powtarzał, ale tutaj są one wypisane. I tego typu robot w ciągu 2, powiedzmy 3 miesięcy jesteśmy w stanie sprowadzić i dostarczyć każdemu klientowi, który będzie zainteresowany zakupem tego robota. Unitree już zapowiedziało kolejny model robota, czy powiedzmy równoległy model, o troszeczkę mniejszych parametrach, po prostu fizycznie mniejszy robot, ale także mniej więcej o połowę tańszy, czy nawet trochę ponad połowę tańszy od tej wersji H1, od tej wersji wyższej. Jest to robot wielkości bardziej dziecka, ma niecały 1,30 m wzrostu i 35 kg wagi, natomiast posiada nawet więcej stopni swobody niż ten model H1 i w pełni on reprezentuje sposób poruszania się człowieka. Ja pokażę Państwu teraz za chwilkę kilka filmów pokazujących możliwości dynamicznego poruszania się tych robotów, bo chciałbym tutaj zauważyć, że roboty kroczące statyczne, czy takie quasi-statyczne, jak mówiłem na jednym z wcześniejszych slajdów, one dostępne są już od jakiegoś czasu. Ta rewolucja teraz polega na tym, że są to roboty w pełni dynamiczne, czyli takie, które posiadają pełną dynamikę poruszania się, co pokażę na kilku filmach w tej chwili. Więc to jest, teraz widzimy filmik produkcyjny promocyjny tego nowego robota, to jest model G1. To jest model, który jest już produktem, ale seryjnie będzie produkowany dopiero gdzieś pod koniec tego roku. Takie prace wykończeniowe nad nim jeszcze trwają. Natomiast jak widać, jest to bardzo dojrzała konstrukcja, która potrafi bardzo wiele rzeczy wykonać. Jest to oczywiście świetne narzędzie do prowadzenia badań chociażby w obszarze sztucznej inteligencji, po to, żeby rozwijać algorytmy sterowania tym robotem. Jest on wyposażony w kamerę i lidar, więc ma bardzo dobre narzędzia pozwalające mu na śledzenie tego, co się dzieje
w świecie zewnętrznym. Jak widać, jest on w stanie wykonywać nawet bardzo skomplikowane i bardzo dokładne ruchy. Jego konstrukcja jest stworzona w ten sposób, żeby był także bardzo wytrzymały przy zachowaniu dość dużej precyzji działania. Tutaj natomiast mamy filmik pokazujący ten model robota, który już jest dostępny. Miałem okazję nawet widzieć na żywo działanie tego robota. Jest to ten robot Hyena. Jak widać także potrafi się on poruszać bardzo dynamicznie i jest wielkości rzeczywistego człowieka, dzięki czemu może teoretycznie w przyszłości wykonywać zadania podobne do działań człowieka. Jak Państwo widzicie tutaj, to są wersje takie jeszcze bez dłoni. Natomiast dłoń do tego robota także jest dostępna, czy tam bodajże za miesiąc, czy dwa będzie dostępna, więc także można wykorzystać tego robota z dłońmi. Tutaj są dłonie, zdaje się, tylko takie pasywne, tylko w kształcie dłoni, ale także dostępna jest wersja z ruchomymi palcami, takimi jak widzieliśmy w przypadku modelu G1. No i w przypadku, tutaj widzimy jeszcze w międzyczasie, jak ten robot jest w stanie pokonywać różnego rodzaju przeszkody, jak dynamicznie on się porusza. Natomiast przygotowując tą prezentację, chciałem w tym momencie opowiedzieć, czy wstawić jeszcze slajd i opowiedzieć o tym, jakie są aplikacje tych robotów, jakie są ich obszary zastosowania. Natomiast tak naprawdę postanowiłem tego jeszcze nie robić, ponieważ oczywiście jest wiele pomysłów, w jakich miejscach można wykorzystać te roboty humanoidalne. Natomiast to jeszcze nie jest technologia, która jest szeroko wdrażana. I mimo tego, co niektórzy mówią, że wyobrażają sobie, że za rok, dwa lata takie roboty już będą szeroko stosowane, na przykład na liniach produkcyjnych, zastępując tam ludzi w tych najtrudniejszych, najbardziej powtarzalnych zadaniach, myślę, że to jest jeszcze troszeczkę dalsza perspektywa. Natomiast właśnie dlatego jest to, wydaje mi się, bardzo dobry moment, żeby zainteresować się robotami humanoidalnymi, ponieważ to jest ten moment w historii rozwoju technologii, kiedy trwają najbardziej intensywne prace nad praktycznymi aplikacjami, nad praktycznymi zastosowaniami tego typu robotów. Bo platformy sprzętowe są już dostępne, jak Państwo widzieliście, są bardzo sprawne. Platformy obliczeniowe, najczęściej jakieś systemy, połączenie procesora i układów GPU do uruchamiania algorytmu sterowania tymi robotami, także w ostatnich latach bardzo się rozwinęły i także mają bardzo dużo możliwości. Więc jest tutaj bardzo dużo miejsca dla pracy badawczej, dla polskich i nie tylko polskich uczelni, instytutów badawczych, a nawet firm, które interesują się późniejszym wdrażaniem tego typu robotów. To jest czas, kiedy warto prowadzić badania nad robotami humanoidalnymi. My, jako Edu4 Industry, możemy dostarczyć platformy sprzętowe, które szybko pozwalają na osadzanie różnego rodzaju algorytmów po to, żeby eksperymentować z tego typu robotami i testować ich możliwości praktycznego zastosowania w różnych aplikacjach. A tak jak dla robotów kroczących czteronożnych, tak tych robotów aplikacji jest sporo, dla robotów humanoidalnych ilość aplikacji, ilość możliwości ich zastosowań jest w moim odczuciu nieograniczona. Na tym chciałbym zakończyć dzisiejszą prezentację. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się Państwo czegoś interesującego. Mam też nadzieję, że udało mi się wzbudzić w Państwu zainteresowanie i pewną ekscytację tymi robotami kroczącymi. Dla mnie jest to coś, co mnie fascynuje i uważam, że jest ważną częścią przyszłości robotyki. Jest to coś, czym warto w obszarze badań naukowych na pewno się zainteresować. Teraz zostawię Państwu jeszcze kilka minut na ewentualne pytania. Proszę je wpisywać w okienku czatu. Natomiast jeśli ktoś z Państwa chciałby porozmawiać głębiej i bardziej szczegółowo na temat któregoś z tych robotów kroczących, o których opowiadałem, zapraszam do kontaktu telefonicznie, mailowo, czy przez stronę internetową, czy przez LinkedIn. Każdy z tych kanałów komunikacji jest dla nas jak najbardziej wygodny.